Tak, dzisiaj się będziemy bać w stylu Silent Hill. Razem z Łukaszem i z Pawłem na tyle się boimy, że nie wiemy, co powiedzieć. Tak więc słuchajcie. Dalej tylko gorzej. Dalej tylko gorzej. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego, nie z wirtualnego, bo zawsze, ja nie wiem, przyzwyczajenie chyba po tym, to co nagrywaliśmy zawsze na żywo. Witajcie moi drodzy, z tej strony jak zawsze kłania się serdecznie w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Tak, dzisiaj w 85. odcinku podcastu Słuchaj Gier, a z wyjątkowym wydaje mi się... gościem, bo naszym gościem dzisiaj jest Łukasz Mateusz Kostka, aka Pan Dibe, entuzjasta oraz propagator, adwokat diabła i wszystkiego, co kryje się w ciemności. Witaj, Łukaszu. O, ale to brzmi super. Muszę sobie zmienić opis na swoich social media. Właśnie na to, co powiedziałeś przed chwilą. Super, bardzo mi się podoba. Właśnie te staramy się zawsze pozytywnie zaskakiwać. Łukaszu, w ogóle dzięki wielkie, że ponownie odwiedzasz jakby nasze skromne progi tym razem na żywo, tak więc tym bardziej doceniamy. A że dzisiaj znalazłeś czas, bo będziemy rozmawiać chyba o bardzo ważnej serii w świecie gier, ale głównie pod kątem oczywiście muzyki, sound designu. A z tego wiemy, no tu zostało powiedziane, jesteś tym adwokatem diabła, tak? I wszystkiego, co się kryje w ciemności, tak więc tym bardziej doceniamy, że będzie uzupełnisz też naszą jakby dzisiejszą wiedzę, ale zanim przejdziemy do tematu, który oczywiście już tutaj wybrzmiewa, dzięki też po części przyniesionych przez ciebie przedmiotom, zanim przejdziemy, to powiedz nam, czego ostatnio słuchałeś? Ja w tym momencie myślę, że większość na dobrą sprawę jestem mocno w klimatach falloutowych, bo to no, widzę po reakcji, nie? Obejrzałem serial z duszą na ramieniu i okazało się, że jest kurczę super, że jest naprawdę świetny jako fan. To bardzo się bałem, bo ja w ogóle jestem fanem oryginalnych falloutów, jedynki, dwójki, jeszcze do 90. I trochę się bałem, że ten serial falloutowy będzie taki mocno betezdowy, gdzie za tymi falloutami betezdy tak jest okej, okay, ale nie jestem jakiś wielki fan. Szczególnie pod kątem poczucia humoru. Tak. Ale okazało się, że nie, że właśnie serial bardzo fajnie łączy ze sobą i to co stare, i to co nowe i jakby myślę, że każdy może odnaleźć coś w tym swojego i jestem tak mocno wkręcony, że nie dość, że zacząłem sobie grać w serię Fallout od samego początku. To powiem jedynkę. Nie jesteś jedyny. Tak samo? Daj spokój. Ja tylko nie, ale to na mnie nie patrz. To zamierzam właśnie przejść sobie całą serię i przy okazji, że jakby tego było mało, to do pracy jeszcze słucham sobie tych wszystkich piosenek rodem z lat 50-60, które są wykorzystywane w Falloutach i to mi leci teraz. Ale ja jestem naprawdę pełen podziwu, że oni pięknie wplotli te piosenki, nie na zasadzie, bo teraz nikt leci, tylko te piosenki oddają teksty. Pasują do obrazu. Oddaje co na przykład, jak na przykład Lucy wychodzi i zapomniałem, jak się ta piosenka teraz nazywa, ale ten tekst o tej, że jesteś samotna, że podróżuj. Świetnie to połączyli. Ja obejrzałem oczywiście też cały serial. Ale jakby to nie jest dzisiaj odcinek o Falloutie. Nie podobało mi się. Nie. Podobał mi się oczywiście jak najbardziej. Ja uważam, że momentami wolę ten serial niż The Last of Us, na serio. To odważne. Ale ja wam nie chcę o tym wchodzić w szczegóły, bo nie chcę ci zabierać czasu. Chciałbym, żebyś trochę o tej muzyce powiedział, ale momentami bardziej mi się podoba. Okay. Ale wiesz dlaczego? Bo to jest bardziej rozrywkowe. A The Last of Us to jest takie, po pierwsze, 1:1 momentami wzięte, czyli jeżeli ktoś jest fanem, a ja jestem fanem The Last of Us, to... Znasz tę historię. Znasz tę historię i ci już nic za bardzo tam nie zaskakuje, nie jest w stanie zaskoczyć. Owszem, no wprowadzili trochę takich nowych elementów scenarzyści i producenci. Fallouta tylko znałem z czasów pierwszej i drugiej części, poprzednie kompletnie ominęły mnie te tytuły. I też nie miałem czegoś takiego, że to, wiesz, tak ten mem jest z DiCaprio, który pokazuje co chwilę, że to jest coś, co zna, że jakiś easter egg, znałem kilka easter eggów,
ale ta historia mi się podobała. Ona została opowiedziana, szczególnie Gula. Mi się da, że chyba każdemu ta postać mocno przypadła. Zresztą zagrał go Walton Goggins, a to jest tak wybitny aktor, który cieszę się, że w końcu go mainstream dostrzegł, bo ja już od lat byłem zachwycony. Jak no ja go bardzo sobie też cenię, co zrobił w Nienawistne ósemki Tarantino. Tak, bardzo dobrze. Tam oglądasz, to mi się, że to jest taki trochę... Nie głupek, ale nie rozgarnięty facet, a się okazuje, że wręcz przeciwnie. Ale to, co jest jeszcze a propos serialu Fallout najfajniejsze, to to, że nie poszli tą najkrótszą drogą, czyli nie zekranizowali już istniejącej części, tylko napisali zupełnie nową historię. Tak, że można by to zrobić z tego grę. Todd Howard był executive producerem, więc musieli to zrobić dobrze, nie mogli tego odwrócić. Ale wracając do samej muzyki, coś ewentualnie, bo Ravi Giovanni chyba jakoś... Ravi Giovanni. Tak, on też pracował wcześniej, Jonathan Nolan, bo też pisał muzykę do Westworld. Tak. Więc tak. No, i też bardzo mu bliska muzyka do gier, bo no, no Gearsów robił. A faktycznie. Do czwórki i piątki robił. No tak więc mu jest bliska muzyka. Ale Inona Azura naprawdę dobrze odtworzył. Znaczy, jest jeden taki moment. No ten temat, jak... Pamiętasz nie, ten... nie będziemy spoilerować chyba. Chyba, że uwaga, będziemy spoilerować. No, krótki, malutki spoiler. Zakręcił uszy na moment. Jak Lucy odkrywa flagę New California i leci ten motyw. No, ja momentalnie poznałem. Ale właśnie dobrze, że on tam mało wkrada tych elementów, które są znane fanom Fallouta gier, a szczególnie muzyki, tylko że on jakby nawet nie robi aranżacji, tylko on sprytnie ukrywa te tematy, tak? Mhm. Ale że stara się swoją własną. Ja na przykład powiem wam szczerze, jaki dla mnie temat, znaczy ta muzyka nie zrobiła na mnie jakiegoś większego wrażenia, ale największe wrażenie, jakie zrobiło na mnie temat, kiedy, to nie jest też spoiler, bo to jest na samym początku, jak spadają bomby i główny bohater bierze córkę i słyszysz takie basy, takie, czujesz, że jakby ci ciśnienie rosło w głowie. Czy w ogóle ciary miały. Ciary, właśnie. I właśnie jak jest ta muzyka, czy to nawet nie jest muzyka, tylko jest takie dźwięki, takie pulsacyjne. I to na mnie zrobiło ogromne wrażenie, bo ja sobie jestem w stanie wyobrazić, jak ja bym czuł, widząc setki kilometrów, że bomba spadła, a ty musisz po prostu wiać, tak? Mhm. Jeżeli zdążysz w ogóle. Jeśli ci się uda. Jeśli grzyb jest mniejszy niż twój kciuk. Tak, dokładnie tak. W ogóle fajnie, że to na samym początku wyjaśnili, że to nie jest okejka, tylko tak, musisz nas poznać. Tak, bo nawet wielu fanów Fallout o tym nie pamięta. Tak. Dlaczego Vaultboy właściwie tak. Że tak się przyjrzycie grafice z Vaultboyem, to widać taki poświatę, tak. Światła na nim, że tam po prostu coś wybucha, nie? To było tak świetnie wyjaśnione. Tak, wspaniale. Coś jeszcze ewentualnie, jeżeli chodzi o muzykę? No i dzisiaj, jak do was jechałem, no to w kółko leciał Silent Hill, bo się przygotowywałem jak mogłem do tego, więc... Bo ja generalnie jestem osobą, która słucha bardzo różnych rzeczy, właśnie soundtracków i piosenek z lat 50., jak i przede wszystkim muzyki amerykańskiej lat 80., tak? Jestem ten, co tych radiowych utworów nie słucha, i bardzo nie? Dobrze. I bardzo dobrze, czyli po prostu, wiesz, masz dużo, duży też dystans, bo wiesz, niektórzy mają problem z tym, że to są już lata 50., oni tego nie rozumieją, a czasami, żeby o czymkolwiek powiedzieć, no to lepiej poświęcić się temu, przesłuchać i ewentualnie mieć jakieś swoje zdanie, a nie liczyć się zdaniem czyimś, no nie wiem, wypisanym przez internet, tylko... Ja jestem zwolennikiem konsumowania różnej kultury, tak? Na przykład nie lubię, jak ktoś mi zadaje pytanie, jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy czy gatunek gier, bo ja staram się nie zamykać, tylko właśnie staram się... próbować chociaż, tak? Bo jeśli ktoś na przykład mówi, że ja nie lubię tych chińskich bajek, a nie widział żadnego anime, to chociaż spróbuj, nie? Tak. Jeśli obejrzysz jedno, dwa i ci się nie spodoba, spoko. Nie musisz się zmuszać, tak? Ale próbuj, co nie zmienia faktu, że jeśli już ktoś zadałby mi pytanie, jaki jest mój ulubiony gatunek, no to horror, faktycznie. No to jest to. Chociaż już po tobie tego nie jest, bo widać, że jesteś bardzo optymistyczną i radosną osobą. Jest ta grafika. Tak, widziałeś ten komiks, nie? Który wrzuciłem. Ale z kolei jak zdarza mi się tam na chwilę zobaczyć ten stream, jakiś jak puszczasz, to no tam... Że tak powiem... Nie powstrzymujesz się rzucać różne słowa na K, na M, ale to jest przynajmniej... Matko jedyna. Matko, tak, dokładnie. Jezus Maria. Tak, ale to jest przynajmniej... To nie są takie słowa, bo czasami ktoś ma już... To jest już jakby jego część, jego DNA, bo nawet języka, a ty to przynajmniej w taki humorystyczny sposób, tak? Niestety lubię przeklinać. To jest największa wada mojego charakteru. Postaram się dzisiaj nie.
Nie, no myślę, że sobie poradzimy z tym jakby co. Wybikacie. Tak jest. Paweł stworzy specjalny dźwięk. Nie. Nie, właśnie nie dam. Paweł, czego ty ostatnio słuchasz? No ja jestem na tym samym etapie co Łukasz, czyli tak naprawdę, wiesz, jak wyszedł Fallout i usłyszałem wszystkie te... Nie motywy tworzone przez kompozytora, ale muzykę, wiesz, Frank Sinatra, właśnie Dean Martin, Gunn Mitchell i tak dalej, to momentalnie przypomniałem sobie playlistę z Fallout New Vegas, na przykład, która grała w... Ja widzę, on tu ma telefon i ma przygotowaną tę playlistę. Mam tę playlistę przygotowaną i jej sobie cały czas podsłuchuję, zwłaszcza, że no nie będę spoilował, ale powiem tak, będzie się działo, myślę, w kolejnym sezonie, bo wiem, gdzie trafi akcja, więc... Ale to będzie trochę problem, moim zdaniem, bo to są twórcy Westworld, jak już zdążyłeś powiedzieć, a jak wiemy, kolejne te sezony no nie były, nie trzymały już później poziomu. No i zobaczymy. Zresztą odważna ostatnio już uwaga, zauważcie, że moim zdaniem przynajmniej najsłabiej wypadają te odcinki serialu Fallout, które reżyserował Jonathan Nolan. One były takie, moim zdaniem nie, że były złe, ale były najsłabsze w porównaniu do reszty. Dopiero wydaje mi się, jak inni reżyserzy siedli na stołkach, to się okazało, że ej, panie Nolan, może pan jest po prostu lepszym producentem niż reżyserem. Tak, szybsze to było, nie było takie rozciągnięte niepotrzebnie, więc... No tak, niech on pilnuje wszystkiego, ale niech on da stery komuś innemu, to będzie dobrze. Poza tym teraz... Nie dotykaj, ale po prostu oglądaj. Tak. Poza tym wydaje mi się, będą o wiele większe teraz oczekiwania, niż były przed pierwszym sezonem. I oni to będą czuć, niestety. Już czują. Jeszcze mi się daje, że o tym serialu to jeszcze będą przez kilka miesięcy. Wiesz, ale to co jest chyba najfajniejsze i najważniejsze, to to, że ten serial oglądało i spodobało się ludziom, którzy na przykład z Falloutem w ogóle nie mieli nigdy nic do czynienia. Nie? No u mnie to w moim przypadku jest to moja narzeczona, która obejrzała ze mną cały sezon i jest po prostu zachwycona, tak? Ja wiesz, z bananem na mordzie i tłumaczę, o, to jest Bractwo Stali, o, to jest to i tamto i tak dalej, a on po prostu tego słucha z zaciekawieniem. A jak już mówiłem o historię tych krypt, to już w ogóle. Ja myślałem, że taką białą tablicę miałeś, wiesz, wypisywałeś i tłumaczyłeś. Byłem tego bliski. Robiłeś stop i kochaj, a teraz ci wytłumaczę. Byłem tego bliski, naprawdę. To wszystko ci... Tak, ode mnie to wszystko. Jeżeli chodzi o mnie, ten rok ja bardzo poświęciłem, znaczy poświęcam, uznałem, że poświęcę też na starocie znowu, wracam do staroci, ale też jest kilka tytułów, które zrobiły na mnie wrażenie, między innymi rozmawialiśmy, pamiętasz, na początku roku, nowa Prince of Persia. No, Ubisoft w końcu jakąś dobrą grę zrobił. I też pod kątem muzyki, czyli Gareth Cocker między innymi, ale Valinianer mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo wydali oczywiście Unicorn Overload. Ścieżka dźwiękowa, która się pojawiła 8 marca, jest już dostępna od jakiegoś czasu. A jeżeli chodzi o kompozytorów, no tutaj Hitoshi Sakimoto, którego kojarzymy, Final Fantasy Tactics, Wagner Story, Final Fantasy 12, można byłoby tak wymieniać. Nie był tutaj kompozytorem, no nic nie napisał, bardziej nadzorował projekt i to jest chyba nawet bym powiedział już drugi taki projekt, bo przed tym Unicorn Overload było 13 Sentinelów, który też miał, naprawdę miał, ja zresztą recenzję na stronie, możecie przeczytać recenzję albumu i ja tam śmiało powiedziałem, że to jest drugi album, który zrywa z pewną monotonią, która mnie nudziła przez ostatnie. Dragon Crow jest świetnym oczywiście tytułem, dobrą ma muzykę, natomiast dużo powiela schematów, które później wcześniej były w Muramasa, Demon Blade, Odin Sphere i można byłoby tak wymieniać nieskończoność. Te dwa ostatnie albumy, one jakby trochę zrywają z tym, do czego nas Bassinscape Studios przyzwyczaił oczywiście, czyli Mitsuhiro Kaneda, Yoshimo Kudo, Toki Takeda, Richard, w ogóle zachodni kompozytor pierwszy raz, który mieszka w Japonii, chyba Amerykanin, napisał muzykę. On tam mieszka, czy tylko... O nie, on tam mieszka i pisze. No coraz więcej wydaje mi się, że zachodni kompozytor stara się zagnieździć, pokazać w tych japońskich studiach. No, zresztą aż mi się przypomniała historia, jak Yoko Shimomura pojechała do Stanów Zjednoczonych, do klubów, żeby nauczyć się tamtejszej kultury i muzyki, żeby stworzyć soundtrack do Parasite Eve. Tak, w sumie, ale nie potrafiła angielskiego, więc było gorzej. Ciekawe jakby było, jakby Yuzo Koshiro poleciał. Natomiast jeszcze oczywiście Rikako Watanabe. No i
Tak jak powiedziałem, tak w skrócie wydaje mi się, że to jest bardzo pozytywne zaskoczenie z mojej strony, jeżeli chodzi o ten rok, jeżeli chodzi o Ścieżki Dźwiękowe. Nie będzie to może moja nominacja na album roku tego roku, chyba że coś się zmieni. Na razie on jest bardzo taki, ten rok, jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo. Chyba znowu mamy do czynienia z taką nie stagnacją, nie z cofaniem się do tyłu, tylko nie mam jakichś takich dużych zaskoczeń, co mnie by, wiesz, porwało. Nie wiem, jak u ciebie jest. Jeszcze może za wcześnie o tym rozmawiać, bo jeszcze nie jesteśmy tak naprawdę, powoli się nam dopiero kończą. Znaczy, jak to nagrywamy, to mamy już jeszcze kwiecień. Może jeszcze nie wszystko odkryliśmy, bo pamiętaj, że są indyki, które gdzieś tam się ukryły. Tak, są indyki. A my o nich po prostu nie wiemy. Jeszcze pewnie będziemy o tym rozmawiać. Natomiast nie mam na razie takiego albumu, który bardzo by mi się wbił w pamięć pod kątem muzycznym. Mimo tego, że Prince of Persia to chyba będzie jedna z moich nominacji na ten rok. Ale to jeszcze zobaczymy. Natomiast druga pozycja to jest Nintendo Sound Collection Ending and Credits i to w ogóle to oczywiście ciekawostka, oczywiście Nintendo nigdy nie wydaje swoich soundtracków, to są jeszcze czasy, kiedy wypuszczali na zasadzie tego, że okej, mogłeś za punkty Nintendo kupić sobie te soundtracki. To jest rok 2015, 28 sierpnia została wydana i to jest tak naprawdę świetna, to jest taka swojego rodzaju kompilacja utworu z pierwszych konsol Nintendo, bo tu zarówno jest NES, Famicom, o którym rozmawialiśmy, super muzyka ze Super Famicona, z Nintendo Wii, Nintendo GameCube'a i bodajże Game Boy'a. No i wydaje mi się, że to jest, tak jak powiedziałem, kompilacja utworów z pierwszych czasów konsol Nintendo, gdzie tam po prostu usłyszymy pieczałowicie wyselekcjonowane utwory popularnych kompozytorów, kompozytorek. No i to jest chyba taka prawdziwa gratka dla entuzjastów, fanów w ogóle Nintendo, bo tutaj faktycznie mamy te najważniejsze rzeczy, między innymi nawet Super Mario Galaxy, tutaj jest ten ending, tutaj coś to nazywa, tak? Jakby kolekcja, kompilacja tych takich utworów, które zawsze wieńczyły gry. I z tego co ja pamiętam, żałuję, że nie ma tego tematu z Wii menu. Ojej. To jest taki dobry temat. Dobrze, panowie, spotkaliśmy się dzisiaj, bo będziemy w sumie, nie wiem, temat w ogóle, mam jakby przygotowując się dzisiaj do tej naszej rozmowy, ja się zastanawiałem, jak trochę ugryźć ten temat survival horrorów, a szczególnie jeżeli chodzi o japońskie. Bo to jest trochę taki niewdzięczny temat z tego względu, bo wszyscy oczywiście, kto wychowywał się na komputerach, no to od razu kojarzy Alone in the Dark, to jest w sumie taki trochę po części, można by powiedzieć, jeden z prekursorów, który trochę zmienił poczucie strachu, tego polegające na tym, że to są strach poprzez, nawet nie chodzi o budowanie jakiegoś napięcia klimatu, tylko pojawia się jakiś potwór, rozwiązuje się zagadki i na tym się kończy. Oczywiście tu trochę bardzo uprościłem to, zaś jeżeli chodzi o Japonię, no to nawet jeszcze za czasów, zanim się pojawił PlayStation i NES, znaczy NES oczywiście był Super Famicom, to już były pierwsze, nawet Clock Tower i kilka innych takich tytułów, gdzie Clock Tower tak naprawdę się cały czas ucieka. Tak? Sweet Home, na podstawie którego był tworzony Resident Evil. Na przykład. No i później się pojawia oczywiście Resident Evil, bo dzisiaj oczywiście o czym będziemy rozmawiać, bo trzeba sobie też powiedzieć. Będziemy rozmawiać o Silent Hill, tak? Pierwsze i drugie odsłonie pod kątem głównie muzycznym, ale postaram się też trochę o samych grach powiedzieć. I tutaj mam nadzieję, że Łukasz, że tak powiem, trochę uzupełni naszą wiedzę pod tym względem. I kiedy ja się zastanawiałem, jak podejść do tego tematu, bo mieliśmy Resident Evil. Resident Evil się pojawił jako oczywiście w Japonii jako Biohazard. No i kompletnie chyba wywrócił na początku podejście do tematyki horrorów. Ja mam przynajmniej osobiście takie wrażenie. W Resident Evil tak naprawdę na dobrą sprawę to chodziło o odtrwanie, tak? Jesteśmy w jednym zamknięci jakby pomieszczenie, to źle powiedziane, ale w stosunku opuszczonej rezydencji.
No i musimy się oczywiście dowiedzieć, co się wydarzyło. To też wszystko tak bardzo skrótowo. Ale moim zdaniem Team Silent, tak na dobrą sprawę, bo wywrócił do góry nogami gatunek survival horror, bo to też trzeba sobie powiedzieć, nie chcę też, żebyśmy teraz tłumaczyli, wyjaśniali, czym jest survival horror, bo każdy z nas może sobie teraz wklepać i czy to wujek Google, czy ktokolwiek inny wytłumaczy tak naprawdę ten gatunek. Ewentualnie, jeżeli ty, Łukasz, byś chciał coś o ten temat powiedzieć tutaj, jakby zostawiamy tobie miejsce. No chciałbym, żebyśmy na początku kilka słów sobie powiedzieli o odsłonie tej, pierwszej odsłonie tej serii, która no, pod względem zarówno rozgrywki oraz oprawy audio bardzo dużo zmieniła. Może się nie musicie się oczywiście z tym zgadzać. Na początku gra Silent Hill miała nosić w ogóle nazwę Incubator, bo było zabawnie. A nazwa się nie przyjęła i wpadli po prostu na pomysł, żeby zmienić na tytuł Shizuoka, no, a która jest jakby wolne tłumaczenie na język angielski Silent Hill. Czyli ona nawiązuje tak naprawdę do rzeczywistej lokalizacji w prefekturze Chiba i stolicy tej prefektury. Zanim przejdziemy oczywiście za chwilę do premiery, kiedy to było, ja bym chciał, żebyśmy jakby do samego pomysłu, jak to się stało. I czy ty pamiętasz, Łukasz, jakby to się zaczęło, kto był jakby odpowiedzialny, jaki był zespół i z ilu osób się składało? Zanim poruszymy temat samej muzyki, wydaje mi się, że fajnie byłoby stworzyć przynajmniej takie tło, jakąś taką genezę do tego, jak to, od czego się to zaczęło. Czy dużo z tego, co powiedziałeś, to jest racja, że lata 90. to były takie narodziny prawdziwego survival horroru. Bo tak, oczywiście, że mieliśmy już lata 80. czy właśnie Sweet Home, czy Project Firestart, i to były takie początki tego, tylko deweloperzy, nawet jeśli tworzyli dobre gry, bo to naprawdę były dobre gry, to mieli trochę problem z straszeniem. Bo no po prostu technologia na to nie pozwalała, nie mogliśmy w pełni... Bardzo ograniczeni byli. Tak, nie mogliśmy... Wiadomo, że Sweet Home, jak już powiedziałem, jest bardzo klimatyczny, ale to bądź co bądź taki typowy widok z góry a la pierwsze Final Fantasy, gdzie chodzimy tymi moimi ludkami, no ciężko się bać tego na dobrą sprawę. I dopiero właśnie Alone in the Dark i Resident Evil, jak sięgnęły po ten trójwymiar, to się okazało, że to działa. I właśnie tworzyli razem wespół te dwie gry, ugruntowały jakby charakterystykę survival horroru, czyli właśnie to, co powiedział, chodzi o przetrwanie, mamy ograniczone miejsce w ekwipunku, mamy mało amunicji, Resident Evil w ogóle musimy zapisywać grę w konkretnych punktach i to wszystko wywołuje to ciągłe napięcie. I Resident Evil sprzedał się świetnie. Więc oczywiście, że Konami chciało kawałek tego tortu i oni chcieli po prostu swój własny horror i wybrali, raczej była taka sytuacja, że oni zaprosili do siebie dwóch swoich pracowników, jednym był Keiichiro Toyama, a drugi niestety nie pamiętam kto, i powiedzieli, że mamy dwa projekty, jeden to jest jakaś gra sportowa, a drugi to jest nowy horror, który chcielibyśmy, żebyście zrobili. Field z tego, co pamiętam. Chyba tak. I ten drugi pracownik, którego nazwiska nie pamiętam, miał pierwszeństwo głosu. Hiroki Owaka. Chyba tak. Ale nie, przepraszam. Nie, Hiroki Owaka to jest... Keiichiro Toyama. Znaczy Keiichiro Toyama to ja pamiętam, że on był drugi. I ten drugi miał pierwszeństwo w wyborze, który projekt weźmie na siebie. I podobno Keiichiro Toyama na tym spotkaniu wewnętrznie trzymał mocno kciuki, że błagam, nie mów horror, ja chcę to wziąć, I na całe szczęście dla nas, graczy, tamten producent, tamten twórca, którego mówię, niestety wyleciał mi nazwisko, poszedł w tę grę sportową. Więc horror trafił do Keiichiro Toyamy. Dostał na początek dwóch programistów i zaczęli sobie pracować właśnie nad inkubatorem w przyszłości Silent Hillem. Nie pamiętam w tym momencie, ile dokładnie Team Silent liczył ludzi. 10 osób. 10, bo tam dochodziły kolejne osoby w trakcie developmentu. Tak, w zespole były dwie kobiety i 10 osób finalnie było. Niewielki zespół. Nie? Bardzo niewielki. Taki powiedzmy teraz, jak patrzysz, to jak gra nie zależy. W ogóle jak teraz tak patrzę się z perspektywy... Przepraszam ci po to zdanie. Patrzę się teraz w ogóle z perspektywy na tą odsłonę. W jakich warunkach w ogóle powstawała, bo gra powstawała 2,5 roku, a pracownicy pracowali 15 godzin dziennie. 15 godzin, to po prostu dla nich to była normalna, teraz na to mówimy crunch. I to jest dla mnie osobiście wow, okej, 2,5 roku poświęcili swojego... Znaczy, jeśli mieli flow, no to pewnie tego nie zauważali. Ale... Bo jest kilka oczywiście ciekawostek, które też bym chciał powiedzieć, ale chciałbym tobie, Łukaszu, oddać tutaj jakby głos.
Tak czy inaczej, od tego się zaczęło, miał być po prostu Resident Evil dla Konami. Tak. Chcieli mieć swój własny hit. Myślę, że Silent Hill wyszedł im finalnie dobrze, ponieważ Konami mimo wszystko nie kontrolowało ich jakoś mocno. Tam niby dali ten projekt, ale tam mniej więcej w trakcie jego developmentu trochę przestali wierzyć, że to może z tego wyjść i dzięki temu, co wyszło pozytywnie, bo się po prostu nie wkrzaniali deweloperom w pracę. Oni robili stricte to, co chcieli. Pierwotnie to miała być w ogóle, pomysł był taki, że to ma być growa adaptacja Mgły. Tak, i nawet wiem, że tam... Szok, niedowierzanie. W szoku, że ta na początku miała być, bo on zaczął w ogóle czytać dużo książek. On go pochodził, to ja ma powiedzieć, z takiej, zapomniał się teraz ta prefektura nazywa, i która, no, że jak są pokazane gdzieś tam, powiedzmy, udostępnione w sieci zdjęcia, gdzie on mieszkał, no to widać ewidentnie te lokacje niektóre, które przypominają później, bo on przy Forbidden Siren później pracował, on w ogóle stworzył, to widać właśnie te nawiązania. Natomiast to, co tu właśnie powiedziałeś, on zaczął właśnie dużo czytać i tak dzięki temu właśnie spotkał twórczość Stephena Kinga. I finalnie pamiętajmy, że to było te 90, więc nie można było po prostu napisać, też jak szło, można było pisać maile, ale nie można było tak łatwo napisać maila do Stephena Kinga, więc finalnie z tego nie wyszło, bo po prostu z tego, co ja zrozumiałem, nie udało się nawiązać bezpośredniego kontaktu z nim, że mieli tam chyba kontakt do agenta i tam i strefa czasu wchodziła w grę inna i tak dalej, po prostu same problemy i z takich przyczyn stricte organizacyjnych. No i gry wideo wyszło, też tak? Były traktowane jeszcze, powiedzmy, przez niektóre osoby albo media, no aż nie tak poważnie, tak? To jeszcze był bardzo młody rynek, medium, który się rozwijał. No i, ale finalnie zostawili Mgłę. Stwierdzili, że zrobią oryginalną grę, ale zostawili ten motyw Mgły, który, jak wszyscy wiemy, została użyta, jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba programista Silent Hilla, czyli na sobie zapisane nazwisko Akihiro Imamura, on wpadł na pomysł właśnie Mgły, żeby zaoszczędzić po prostu pamięć w konsoli, żeby można było trochę więcej pokazać i żeby ta gra była płynniejsza, żeby ukryć po prostu część leveli, dzięki temu gra po prostu chodziła płynniej. Mam takie właśnie wrażenie, że gdyby całe miasto zostało pokazane już bez tej mgły, to nie tylko mielibyśmy klatkowanie, ewidentnie byśmy mieli, ale w ogóle straciłaby ten cały urok, a to było najważniejsze. Są takie w internecie udostępnione filmy, które pokazują, że możesz sobie przejść w ogóle całe miasto jakby jakby w wersji deweloperskiej sobie możesz przejść i faktycznie bez tej mgły to wygląda strasznie takie, powiedzmy... Jest takie kartonowe bardzo. Takie... Bardzo, bardzo, bardzo kartonowe, nawet można zobaczyć miejsca, które nie zostały odkryte, bo wiadomo, ze względu na ograniczenia, nawet jest taki śmieszny obrazek, że jak jest port, jest statek, to odbicie statku polega na tym, że jest drugi statek po prostu przyklejony do drugiego. w wodzie. Ten sam jest bardzo dużo. Powiem tak, z tego co ja też zdążyłem zrozumieć, to zespół miał ogromne ambicje, ale... nie domagała konsola, no bo gra też trzeba sobie powiedzieć, w pierwszej kolejności się pojawiła w Stanach, później w Japonii i dopiero na samym końcu w Europie. I jeszcze był ten problem, jak gra powstawała, to rok przed premierą, kiedy zespół Team Silent polecieli chyba na Electronic Arts, na szczęście na E3. Tak, to była taka sytuacja, że zobaczyli Metal Gear Solid, i powiedzieli, o nie, co my robimy? No i tam później chyba było coś takiego, że jak się kupowało Metal Gear, to chyba było demo. Coś takiego, dołączali jakiś tam chyba kawałek. Albo na było na odwrót, chyba Silent Hill też miał chyba demo, przecież dokładnie nie pamiętam, jak to wyglądało. No ale wracając jakby do samej wizji, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, czym jest pierwsza odsłona Silent Hill? Ja nie chcę, żebyśmy się też trochę wdawali za bardzo w takie meandry fabularne, bo to punkt wyjścia kontrolowany jest bardzo prosty, tak? Facet Harry Mason, główny bohater, ma wypadek samochodowy w Silent Hill, przejeżdżając tamtędy i jechał ze swoją córką, która po prostu, 7-letnią, się też pamiętam, po prostu znika. I cała jakby fabuła, ten punkt wyjściowy jest taki, że on łazi po mieście, próbując znaleźć swoją córkę i po drodze spotyka różne potwory, inne postacie niezależne i odkrywa trochę ten świat, więc jak
tyle można powiedzieć w fabule, żeby też nie zdradzać za dużo, tak? Tak, no i też jakby fabuła później jest takim dla fabuły motorem jest muzyka i sound design. Mhm. To jest bardzo, bardzo istotne dla całego projektu, z tego co ja pamiętam. W ogóle też taka ciekawostka, Akira Yamaoka był wcześniej, pracował dla Konami, w ogóle robił muzykę i dźwięki, pamiętasz, do Castlevanii, do Spakstera, tak. z Mega Drive robił. A czekaj, to czego on tam jeszcze robił z jakichś takich gier dla... Nie wiem, czy nie, dla Gladiusa chyba nie robił. W każdym razie on... Gladiusa coś robił, do Suikoden 2 chyba. Tak, do Suikodena też robił i to właśnie ciekawe, że on bardzo dużo sound designu robił. No, też jakby nie chcę go życiorysu teraz, żebyśmy przytaczali naszym widzom, słuchaczkom i słuchaczom, bo wydaje mi się, że bardzo dużo znajdziecie takiej informacji, jak chcecie bardzo się wdrążyć, to wydaje mi się lepiej chyba sięgnąć do internetu, a my tu raczej z naszym gościem chcielibyśmy porozmawiać o swoich jakichś takich, powiedzmy, wrażeniach związanych z tą muzyką i czy faktycznie zarówno jak sama marka, jak i sama muzyka bardzo dużo namieszała w rynku gier wideo i też jakby rynku muzycznym, bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, że no tutaj ty tutaj poruszyłeś jeden temat, nie chcę ci się zabierać, chcę, żebyś ty to powiedział. No i też trzeba powiedzieć oczywiście, że pierwsza część powstawała, bo ona powstawała, miała różne perypetie, w ogóle na początku nie wiedziała, no właśnie, w jaką stronę pójść z tą grą. I z tego co pamiętam, twórcy się inspirowali oczywiście Hollywood, czyli filmami bodajże, poprawcie, jeżeli mi się mylę, Rabina Jakubowa, bodajże bardzo mocno filmem Robinsem, tak. Inspirowali się bardzo mocno tym filmem. No i oczywiście serialem Twin Peaks Davida Lynch'a. To właśnie jak z Twin Peaks też będę chciał coś powiedzieć, to jest śmieszną rzecz, bo może inaczej, żeby to uporządkować, powiedzmy sobie, że tak, udźwiękowienie w Silent Hillu 1 jest rewelacyjne. To, co tam się dzieje... Ale sound design czy muzyka? Sound design. Okej. Okay. O muzyce zaraz będzie. To będziemy rozmawiać. Sound design jest po prostu niesamowity, jakie tam są zabiegi takie, które nie wiem, czy oni to robili specjalnie, czy po prostu wyszło, jak się nie działają. Jest... Dwa fajne przykłady mogę podać, jak właśnie samym dźwiękiem budują klimat w swojej grze. Jak mamy te sekwencje na samym początku, kiedy po raz pierwszy przechodzimy do tego innego świata, do Otherworld. Idziemy takim długim korytarzem, Zmienia się percepcja kamery. Zmienia się percepcja kamery oraz zauważcie, że od samego początku gry mamy taki delikatny odbięcik w tle. To jest wszystko, co nam leci tak naprawdę, a im dłużej idziemy tym korytarzem, tym większa kakofonia dźwięków się wchodzi. Jakieś dziwne uderzenie metalu. Mijamy w pewnym momencie wózek inwalidzki, którego koło się kręci, tak skrzypi strasznie. Tak. Mamy wręcz pod sam koniec, kiedy on już, Harry Mason, znajduje tego trupa, który tam wisi na drucie kolczastym, kiedy już zaczyna ten faktyczny horror Silent Hilla, no to już to jest naprawdę taka kakofonia dźwięku. Super jest to zrobione. Cała ta sekwencja to jest mistrzostwo świata, co tam zostało zrobione. Plus oni mocno, pomijając to, że w horrorach w ogóle udźwiękowienie jest bardzo potrzebne i bardzo, bardzo istotne. Nie, weźcie dwie osoby o podobnej wrażliwości, postawcie, puśćcie im ten sam horror, ale jednej osobie bez dźwięku, a drugiej z dźwiękiem. To będą zupełnie inne wrażenia. Jakby to udźwiękowienie jest mega istotne w horrorach, ponieważ też cię wciąga w ten świat. Nie tylko to, że dajesz te wszystkie niepokojące odgłosy, że coś tam drapie za ścianą, czy coś tam uderza, nawet nie mówię o jumpscare'ach, tylko właśnie o tym konstruowaniu atmosfery, ale też to, że udźwiękowanie w horrorach mocno cię wciąga w sam świat. Zauważcie, jak gracie sobie w Silent Hill 1 i 2, co najczęściej słyszymy? Słyszymy tupanie. Tak. Idzie sobie Harry czy James już w drugiej części. A dlaczego to zrobili? Ponieważ oni zastosowali, oni tam, mówię, nie wiem czy świadomie, tak? Zastosowali się do efektu Ergo Audition. Ergo Audition to jest właśnie odpowiedź dźwiękowa często gry na to, co robisz. Czyli jak skaczesz Mario na przykład, to masz taki dźwięk ping, tak. Czy albo masz jakiś dźwięk dodatkowy. Tak. Nie musiałby go być, ale jest, co sprawia, że ta relacja gracz a postać jest jeszcze silniejsza. Bardziej żywa to jest, bym powiedział, bardziej, takie oddziaływanie. Tak. Wy sobie też zanotowałem, żeby nie zapomnieć, w eseju Hellraising Experience Ingera Ekmana i Petriego Lankowskiego, oni właśnie zwracają na to uwagę, na to tupanie, że faktycznie mógłby go nie być, ale przez to, że ci nasze, to brzmi, ale że nasze bohaterowie tupają,
to my tym silniej jesteśmy w tym świecie. Zobaczcie, jak jest ten... Większa imersja. Zobaczcie, jak jest ten to demo PT, którego może później zahaczymy. PT, to demo, które miało zapowiadać Silent Hills Kojimy. On zaczyna się od tego, że główny bohater wstaje z ziemi. Ile my tam mamy dźwięków, tu szoranie kurtki, to jakieś tam skrobanie ten ziemi. Nie musiałoby tego być, ale dali to, bo ty faktycznie czujesz jeszcze większą imersję w grze. Zresztą taka właśnie ciekawostka o sound designie, bo powiedziałeś o tych odgłosach tupania, to Kojima w jednym z wywiadów powiedział, że ponad 200 dźwięków napisał do Silent Hill 2. Aha. I tupania samego w sensie. To jest, no to tylko pokazuje nawet nie tyle co oddanie, ale nawet nie profesjonalizm, ale jak bardzo zależało na tym, żeby ten gracz wszedł w to. O tym bardzo wielu indie deweloperów zapomina na przykład dzisiaj i większość tych horrorów z pierwszej osoby, one są tak skonstruowane, że to jest taka kamera lecąca gdzieś po prostu przez pomieszczenia. Idziesz i nie masz tego utupania, nie masz jakichś dodatkowych dźwięków, jest bardzo uboga ta ścieżka dźwiękowa. A to jest coś, o czym Team Silent pamiętał i faktycznie ta kakofonia dźwięków połączona czasami z ciszą znakomicie działa. Zobaczcie, wiem, że akurat mówimy o Silent Hillu 1, ale Silent Hill 2 jest taki znakomity moment, jak już tam trochę akcji minęło w grze i Jamesem już idziemy przez to miasto, gdzie już są te potwory i nas atakują różne dźwięki i w końcu wchodzimy do tych apartamentowca, w którym się dzieje trochę akcji. W momencie, kiedy przekraczamy drzwi, cisza. Jest po prostu wręcz boląca cisza, kiedy ta kakofonia się kończy, a my wchodzimy i czujemy tym większy niepokój, więc raz, bardzo szczegółowe udźwiękowienie w Silent Hillu i takie bardzo imersyjne. Dwa, zgrywanie tego montowania to z ciszą. To znakomicie działa w tej serii. Granie ciszą, o czym my cały czas sobie rozmawiamy, że to jest w przypadku takiego typu gatunku gier, to jest bardzo, a ogólnie mi się wydaje, to jest problem wielu studiów, że nie potrafią do końca zagrać ciszą. Że zawsze są, muszą rzucić jakieś ambienty, a tak naprawdę sound design jest równie ważny jak muzyka. Ja tu ciebie o jedną rzecz zapytam. Jak mówimy o tej pierwszej części, jak wchodzimy przez ten korytarz, gdzie pojawia się momentalnie, nawarstwia się ta kakafonia dźwięków i tak dalej, ja nigdy nie uważałem Silent Hilla za survival horror. Ja uważałem, że to jest horror psychologiczny. Tak. A właśnie, bo też tego nie powiedziałem, bo chciałem jeszcze nadmienić, że tak, Silent Hill jest surowym horrorem, ale jest takim bardzo złagodzonym. Taki, tak. masz zapisywania, znaczy masz zapisywanie gry w konkretnych miejscach, ale nie masz, nie wiem, na przykład tych atramentów jak w Resident Evil, że musisz się boisz, że nie będziesz mógł zapisać gry, czy nie masz w ogóle ograniczonego ekwipunku, możesz nosić przy sobie masę rzeczy. W Resident chodziło o to, że miałeś przetrwać, a fabuła była bardzo na daleki plan spychana, a tutaj w Silent Hill jest trochę na odwrót. Tak. Fabuła, klimat. Tak. A tutaj tak, czy ty uważasz, no nie wiem, może tylko ja tak myślę, że moment, kiedy przechodzi przez ten korytarz, pojawiają się te, nawarstwiają się cały czas te dźwięki, czy one nie są, czy te dźwięki nie są, nie oddają tego, co myśli główny bohater, nie? Że pojawiają się jakieś myśli, niepokoje i tak dalej. Tak, wiem coś, emocje. Emocje, tak. Dokładnie, że to wszystko nim targa. Moje zdanie tak, im bo jak oddać? I dalej idzie, im więcej okropności widzi po drodze, bo tam też jakieś trupy leżą, krew się leje, no to... Jak to oddać? Jak to tak? Słyszymy ten niepokój. Tak. To jest po prostu niepokój bohatera oddany w formie dźwięku. Nieporządek, nie? W jego głowie się... Tak, już takie nagle wiesz, rośnie ci ciśnienie, no to sobie wiesz, że stanie wyobraź, jakby ktoś przed tobą, nie wiem, wybuchł granat, tak, i słyszysz ten taki... To jest coś podobnego, że jak stworzyć ten niepokój. To jest słynna kompozycja Hansa Zimmera do Dark Knighta pod Jokera, gdzie macie tam taki bardzo długi dźwięk grany na skrzypcach albo na... Ja się niestety nie znam na muzyce. Niesamowite, ja się nie znam na muzyce, żeby nie... Nie, właśnie to jest chodzi o to, że się uzupełniamy. I tam jest taki bardzo niepokojący dźwięk, taki... Właśnie ciągnący się, bo on jest bardzo długo i on bardzo fajnie właśnie buduje niepokój, kiedy ten Joker się tam pojawia zawsze na ekranie. Ale ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, bo o dwójce oczywiście jeszcze trochę mamy chwilę czasu, bym chciał, żebyśmy jeszcze się na chwilę zatrzymali przy jedynce, ale wydaje mi się, że jedynka tym różni się od dwójki i ogólnie od wszystkich tych, nazwijmy to straszaku, bo to chyba będzie najprościej użyć takiego słowa, to że to już powiedzieliśmy poniekąd, że sound design bardzo ważną rolę w pierwszej części spełnia. Na tyle, że trzeba powiedzieć o takim cichym bohaterze, którym jest Radio. Radyjko. Tak.
że dzięki tak naprawdę radiu jesteśmy w stanie ocenić niebezpieczeństwo, które się do nas zbliża. No to jest coś, co po prostu kocham, uwielbiam i wywołuje mnie ciary, kiedy o tym myślę, jak genialny pomysł. Bardziej niż cokolwiek. Znam ludzi, którzy mówią, że grają w horrory wyłączając dźwięki, bo się boją, ale tutaj to jest po prostu niemożliwe. A szczególnie jak jesteś w szpitalu, czy to było w... Dwójce był szpital. Nie. A nie, w jedynce też. Też jest, ale chyba w szkole, jak te dzieci. Jezus. No. Świetnie to działa, no bo dźwięk wtedy on nie spełnia roli tylko narracyjnej, jak to jest na przykład w kinie, gdzie dźwięk faktycznie spełnia tylko rolę narracyjną, tylko pełni też rolę taką ludonarracyjną. Bo masz z jednej strony dźwięk, który ci opowiada jakąś historię, okej, radio reaguje na potwory, ale to też jest informacja gameplayowa dla gracza, że ej, przygotuj się, bo zaraz coś się wydarzy. Super to działa, nawet bardziej niż gdyby te potwory wyskakiwały znikąd. Tak. Jeden z twórca gry The Suffering, Richard Rouse III, on też napisał sobie taki bardzo fajny esej, który zresztą... Czekaj, jak się nazywał? Możesz pokazać też książkę, tak, w ogóle polecamy. Ciężko dostępna niestety fizycznie, Match Made in Hell. I on tam opisywał, że oni na przykład bardzo nie chcieli, żeby w The Suffering potwory wyskakiwały znikąd, tylko żeby była zawsze jakaś zasada. Na przykład jeden potwór wyskakuje tylko z kałuży i gracz już się uczy, że a jak widzę kałużę, to przejdę celując w nią ze strzelby, bo coś może wyskoczyć. I ten sam efekt jest właśnie w Silent Hillu, tylko wykorzystywany jest tam dźwięk, a nie obraz. I jeszcze, żeby to mocniej podbudować, zauważcie, że to jest dźwięk tak zwany dźwięk digetyczny. Digetyczny, czyli istniejący w świecie przedstawionym, bo jak masz Metal Gear Solid i masz, że ktoś tam cię odkryje, to masz ten słynny dźwięk i masz ten czerwony wykrzyknik, ale on jest niediegetyczny. To Snake tego nie słyszy, to my jako gracz słyszymy. A tutaj w Silent Hillu jak najbardziej to my jest właśnie. Jest spojony tak. Że my i bohater to słyszymy, czy jak słyszymy tę syrenę, która tam leci w Silent Hillu pierwszym. Jest to też, ostatnio tylko już dodam, proszę. Jest to też fajnie zrobione w takim współczesnym survival horrorze z 2020 chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, zatytułowany Tormented Souls. On jest zrobiony bardzo podobnie, że też ma zafiksowane kadry kamery, tam się chodzi między pomieszczeniami, stricte survival horror jak za starych dobrych czasów i tam jest to zrobione w taki sposób, że potwory, które spotykamy, adwersarze, które spotykamy na drodze, to są ludzie zespoleni ciałem z elementami sprzętu medycznego, czyli na przykład z wózkiem walizkim, z jakąś tym takim stelażem, na którym wisi kroplówka i kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, to my ich słyszymy, jak oni chodzą. I ktoś mógłby się kłócić, że ej, ostrzegacie nas przed tymi potworami, to nie boimy się ich tak bardzo. Gdzie? W życiu. Ja kiedy wchodziłem do pomieszczenia, tylko słyszałem ten dźwięk. Nie widziałem potwora. Ja już miałem ciary, już szykowałem broń, już byłem gotowy i tak samo to właśnie działa fajnie w Silent Hillu. Tutaj tak Masahari i to z tego, co a dużo horrorów, które teraz wychodzą, zwłaszcza od indików, chyba tego nie rozumieją. Znaczy, wiesz co, jest trochę lepiej, bo w ogóle teraz przeżywamy taki renesans survival horroru. Wracają mocno i już, czy właśnie Tormented Souls, ja nawet powiedziałem, Signalis. Czy Bluebird Team nie jest takim trochę zapalnikiem? Po części myśli, że nie? Ciężko się bardzo. Znaczy, Bluebird jeszcze musi sporo nauczyć, ale idzie w dobrym kierunku. To znaczy, inaczej. On na przykład w pewnym momencie załapał tą rzecz, bo jak Liars of Fury na przykład zrobił, bo tak naprawdę pod wpływem PT wypłynął. Może nie chcę powiedzieć, że był głównym prokursorem tego, ale był na pewno jeden z tych, który już pokazał, że że warto po prostu inwestować w tak. Robienie, bo lubimy się bać. To w ogóle to jest zabawniejsze. W ogóle dlaczego się lubimy? Bo Paweł się bardzo lubi bać. Ale ja chciałem jedną rzecz jeszcze powiedzieć, żeby podbijając jeszcze kartę tego Radyjka, to na pewno kojarzycie szczęki. W szczękach było tak samo. Zanim się rekin pojawiał, to słyło się... Motyw. Który my tylko tak naprawdę wtedy słyszeliśmy. Strasznie jest, kiedy coś słyszymy, zanim to zobaczymy. Tak naprawdę, w bardzo dużym skrócie. Tak samo chłopcy mi się wydaje pierwszy. Znaczy, to w ogóle miał niewiele muzyki, co też fajnie działało. Tak, tam też. To było ciekawe, co powiedziałeś. A na przykład też taką małą dygresję bym chciał od ciebie usłyszeć. To myślisz, kiedy był taki prawdziwy renesans na horror, albo kto zapoczątkował? Horrory czy survival horror? O gry, jeżeli chodzi o survival horrory na przykład. Teraz współcześnie, tak? Tak, współcześnie. Nie wiem, bo ja nigdy nie patrzyłem na daty. Ale to nie musi być daty. To wyskoczyło jakoś teraz, w ostatnich latach. To
właśnie Tormented Souls takim dobrym przykładem. Czy teraz wydaje mi się w tym momencie dosyć mocno indyki zaczęły iść w tym kierunku po premierze Signalis, tej niemieckiej gry. Były też poprzednie, tylko wiesz, nie wszystko się zawsze wybijało jakby... Ze względu na mnogość... Jest bardzo wiele gier, które ja też po prostu nie znam, nie odkryłem jeszcze, ale ja bym powiedział, że tak mniej więcej od takich 4 lat mamy taki mocny powrót swego. A myślę, że jakby PT, czyli Silent Hills by wyszedł, to zmieniłby? A na pewno, ja do dzisiaj płaczę, że Silent Hillsa nie ma. Ale słuchaj, a nie... Ale samo PT bardzo mocno zrewolucjonizowało w ogóle sferę indie. Tylko pamiętaj, że PT nie było słabym horrorem, to jest walking sim. Tak. I dlatego mieliśmy tego tak bardzo dużo właśnie. Sofir, wybitny wizaż. Znacie sobie wizaż, to jest tak znakomity horror, ale jeszcze bardzo podobny do PT, jeśli chodzi o miejsce, w którym się dzieje, bo to też jest dom z białymi ścianami. Bardzo dużo tego było i wydaje mi się, że bo PT to był 2014 rok, więc potem przez kilka lat mieliśmy bardzo dużo takich walking simów, czasami z zagadkami, a czasami nawet nie z samą narracją. I dopiero teraz wydaje mi się, że sami indie twórcy się trochę znudzili i szukają właśnie czegoś innego i mamy ten powrót do surowego horroru. A teraz trochę kontrowersyjne coś powiem. Mhm. A myślicie, że Death Stranding to jest trochę pokłosie Silent Hillsu? Myślę, że może trochę być. Bo mamy tego samego aktora, który miał grać w Silent Hills. Mamy tych wynurzonych. Mamy Del Toro też tam. Mamy Del Toro, tak. To jest ciekawy case, czy on poniekąd nie wykorzystał. Nigdy się nie dowiemy tak naprawdę, jaki miał być Silent Hills. Tak? Ja bym chciał z tobą o Konami w ogóle. Dzisiaj z Pawłem mieliśmy rozmowę o Konami, że Konami tak w złą stronę skręciło wiele lat temu i dla skąd to wynika. Nie wiem, czy nam dzisiaj... Myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy, jak się zmieści. Myślę, że... Bo już słuchajcie, dochodzimy do 45 minut, a my jeszcze o dwójce nie porozmawialiśmy. Ja do połowy moi drodzy, muzyka, mogę jeszcze szybko powiem o muzyce, bo dla mnie osobiście muzyka nie istnieje praktycznie w pierwszej części Sanki. To trzeba sobie szczerze powiedzieć, to jest to, co ty powiedziałeś, ściana dźwięków, kakofonia. Moim zdaniem tu bardzo dużo też eksperymentów było od strony Akiry. Trzeba powiedzieć też, że Shirika Murakami skomponowała piosenkę, która ona była chyba... przy tym negatywnym zakończeniu ona się chyba pojawia. A finalnie na niektórych tylko ścieżkach dźwiękowych się pojawia, bo ja teraz nie pamiętam, czy ona tutaj jest. No, tutaj na przykład nie ma na tej ścieżce. Nie bez powodu w przypadku Silent Hill pierwszego mówimy głównie o sound designie, a nie o muzyce, tak. Bo... Jest oczywiście tytuł, motyw główny na mandolinę, jest coś, co musiało jakby... A czy mi się też podobało to, że w kolejnych odsłonach Silent Hill Akira Yamaoka nie poszedł w stronę takiego kliszu, że zawsze jakiś jest temat, który się powtarza, wiecie? Tak. Że nie ma że masz motyw główny całej serii. Zawsze coś innego. Ale dobrze, wydaje mi się, że o samym kompozytorze wypadałoby porozmawiać na rzecz tej drugiej części, bo mi się wydaje, on też jakby wielokrotnie też w wywiadach, za chwilę mi się wydaje, że to będzie chyba teraz takie ciekawe przejście, jeżeli chodzi o Silent Hill 2. No Silent Hill 2 to tak naprawdę stoi bardzo mocno muzyką. I to wybrzmiewa od pierwszej sceny, kiedy główny bohater jest na tej scenie. Żeby widać inaczej położony nacisk. Że w jedynce ważniejszy jest sound design niż muzyka, w drugiej części może to jest trochę porówno? Nie wiem, może Łukasz ma... Mówisz o white noise. Który leci, kiedy się tam James Sander nadmaca po twarzy, to jest po prostu coś, to jest coś cudownego, co on tam zrobił. W ogóle muzyka do Silent Hill 2 myślę, że jest taka... Wszyscy pamiętają ją i do dzisiaj lubią do niej wracać, ponieważ ona nie jest horrorowa. Nie jest. Ona jest melancholijna. Ona właśnie nawiązuje trochę do Twin Peaksa, bo też Akira nie boi się mówić, że on bardzo mocno do Twin Peaksa. No właśnie, ja mi przypomniałeś, że nie powiedziałem czegoś o jedynce z Twin Peaksem, ale... Sorry, tak bardzo, bardzo szybciutko, bo to jest bardzo ciekawa rozkmina, bo Silent Hill pierwszy trochę cierpiał na tym, że ma ten dubbing taki słaby. Dosyć, że te dialogi są takie dziwne, to trochę jak Resident Evil właśnie, że one są takie kartonowe, drewniane, takie cringe'owe wręcz momentami i też tak uważałem, że to po prostu problem był kulturowy, że po prostu Japończycy nie dali rady dobrze tego przetłumaczyć na angielski, czy odpowiednio wyrzucać aktorów. Ale podoba mi się skmina jednego youtubera, który próbował wykazać, że w Silent Hillu pierwszym jest to zrobione specjalnie, ponieważ te dialogi, zwróćcie uwagę, one brzmią trochę jak Twin Peaks.
że one są takie osobliwe, bardzo niepokojące, więc do tego tak mi się przypomniało. Nie, masz rację, jest coś takiego, bo tam oni robią w serialu takie pauzy. To bardzo dziwnie są dialogi napisane w Twin Peaks, które bardzo uwielbiam w ogóle, tak? Ale, ale faktycznie to takie niecodzienne i zauważcie, że w Silent Hillu pierwszym, czy to się udało, czy nie, to już jest decyzja każdego, każdego gracza, ale oni popróbowali w tę stronę, że, to, że te dialogi są takie dziwne, niepokojące i nienormalne. To było celowe akurat tego Silent Hilla. Prezydencie nie, tam po prostu spieprzyli sprawę. No to, czyś blot, a... W prezydencie to były inne historie związane. A, to już... Mamy kolejny temat. No, sorry, to taki... Właśnie nie, to jest bardzo dobrze. Im więcej takich, powiedzmy, easter eggów niespodzianek dla naszych widzów, słuchaczek i słuchaczy, to tym lepiej. Wydaje mi się, to bardziej wzbogaca też naszą rozmowę. I słuchajcie, gadamy, ja mówię, gdzie tam ten czas w ogóle ucieka? Łukasz, musimy ciebie wcześniej zapraszać. Nie, stary, o czym... Nie, no naprawdę, to jest ogromnie móc ciebie gościć w naszych skromnych progach, dlatego tym bardziej doceniam. A no, Twin Peaks, muzyka Angelo Badalamentiego, niestety zmarłego, bo z 2022. Ona nie wiedziała, że Badalamenti zmarł. Zmarł niestety dwa lata temu. Nie jestem jakby tutaj specem do muzyki filmowej, nie wiem jak u niego ta twórczość muzyczna później wyglądała. On po części chyba coś tam pisał później do tego drugiego sezonu Twin Peaks. Natomiast ja się zawsze zastanawiałem, bo dla mnie na przykład, powiem wam szczerze, Akira ma bardzo duże jakieś tam, powiedzmy, doświadczenie ogólnie ze światem muzyki, no bo miał swój punk rockowy zespół, który grał tam na tej gitarze, dużo się zajmował sound designem. Ja go zawsze bardziej uważałem go bardziej jako takiego architekta niż takiego kompozytora z krwi i kości, co go udowodnił to w jedynce bardzo, bardzo dobrze. Ironia, ja ma okaz wykształcenia chyba architektem, tak? Tak, o, tak. Dokładnie, więc może mu po prostu jest prościej, co nie zmienia faktu, że kurczę, tyle, dzisiaj niestety o tych piosenkach nie będziemy rozmawiać, ale tyle dobrej muzyki później, po drugiej części, szczególnie pod kątem piosenek napisał, bo trzeba sobie powiedzieć, że później po drugiej części ta muzyka jest troszeczkę taka różnie zbalansowana, tak? Trójka ma momentami bardzo nierówne, nawet stara się jakby nawiązać trochę do tej drugiej części, zaś czwórka bardzo nawiązuje właśnie do tej stylistyki Forbidden Siren, czyli tej takiej folklorowości japońskiej momentami, zresztą tam jest trochę to przekradli twórcy, ale nie rozmawiamy teraz o tym. Ja się szukałem jakiejś inspiracji. Jakie inspiracje mi przychodzą na myśl, jak słyszę właśnie muzykę do pierwszej, drugiej części, a teraz mowa o tej drugiej części, to jest Apex Twin na przykład. W ogóle brytyjska cała scena muzyki klubowej. Później jest na przykład Trent Reznor i za czasów Nine Inch Nails. Mam takie wrażenie, że tam słychać to. No i szczególnie jeszcze Portishead, szczególnie w drugiej części. Słuchajcie, ten właśnie taką mglistą właśnie white noise, o tym ty właśnie teraz zacząłeś mówić. A zresztą w pierwszej części, żeby było śmieszne plakaty, okładki albumu, już teraz nie pamiętam, który to był, Portishead, jest na plakatach w samej grze pierwszej części. Można znaleźć. To fakt. Chyba w tej knajpce, w tej restauracji bodajże chyba one są. Taki mały easter egg, więc widać, że oni jasno się bardzo mocno inspirowali. Jest kilka fajnych jeszcze rzeczy, o których byśmy mogli pewnie o jedynce dzisiaj opowiedzieć. To, że ta cała nawet lokacja, czyli to miasto, to jest po części nawet zaczerpnięte z lokalizacji w Chicago. Jest tam po prostu cała ta jakby mapa. Moi drodzy, i teraz ja bym chciał do tej drugiej części przejść, czyli Ciche Wzgórza atakują podwójnie, tak? Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że druga część chyba jest najważniejszą częścią w całej tej, powiedzmy, tego cyklu tych gier Silent Hill pod kątem oprawy audio. Jak jedynka dała podwaliny do tego, że twórcy już wiedzą, co chcą tworzyć, jakie chcą kolejne części z tą atmosferą, gdzie tak naprawdę atmosfera jest bardzo gęsta, że tutaj się liczy bardzo, liczą się postacie, fabuła, a cała ta otoczka, która polega na tym, że ma nas straszyć za pomocą potworów, nie jest chyba aż tak bardzo ważna, bo mamy się po prostu czuć nieswojo, tak? Czy pamiętasz z Silent Hill jakikolwiek jumpscare? Stricte jumpscare? Nie. No właśnie.
To jest, co powiedziałeś, bardziej chodzi o niepokój niż o cały czas być napięci, cały czas być napięci. Tak, nie o horror, a to się często mówi przy analizie gier grozy terror, tak zwany. Mm. Czyli właśnie odczuwanie ciągłego niepokoju i zagrożenia, a niekoniecznie takie nagłe. Cały czas stres, tak jak to było w Residencie, jak wyskakują psy na przykład. Tak, bo to będzie świetnie, ja bardzo lubię dobrze wykonany jumpscare, ale no jednak też bardzo szanuję, jak się uda zbudować tą niepokojącą atmosferę bez tego, nie? Mm. I to się udało Silent Hill drugim. Tak, no i ja i teraz właśnie zacząłem mówić, to mi się przypomniała ta jedna z pierwszych scen, jak niestety Łukasz, ewentualnie Pawle, możecie dopowiedzieć, bo ja nie pamiętam imienia głównego bohatera. Wiki? Tak. James Sandra. James. To pamiętam, jak chyba wchodzi do jednego z takich przyciemnionych pokoi i tam widać jakby jakąś poświatę albo postać, a to się później okazuje, że to jest sukienka na... Tak, jest taka scena. No, i się później jeszcze, żeby było jeszcze zabawniej, to sukienka idealna jest podobna do tej głównej jego żony, która tam gdzieś przy błyskach jest. Tam jest dużo jest takich... Jeśli chodzi o takie spotkania z różnymi ludźmi albo z trupami, to mój ulubiony moment, jednocześnie teoria spiskowa jest taka, jak on się pojawia... To było w hotelu? Tak, chyba w hotelu, wiem, tak. Przy telewizorze. Przy telewizorze siedzi typ i wszyscy się zastanawiają, czy to nie jest James przypadkiem. Tak, że on siebie, no bo jest kilka zakończeń, gdzie chce popełnić te samobójstwo. I ale tu też, ten telewizor tak śnieży, to też działa tak trochę. Oj tak, bardzo podprogowo. I to jest... Tam też była ta cisza. Przez większość czasu i tu działają tylko te pojedyncze, malutkie dźwięki. Nie, tak no, bo jak sobie zagrasz Silent Hill drugiego, to przez większość czasu biegasz po ulicy i słuchasz tylko tupania. Dokładnie. No, nawet ambientu nie zawsze jest. Dobrze, ale Łukasz, ty się zgadzasz z tym stwierdzeniem, że dwójka to jest tak naprawdę nowe okno, nowy w ogóle rozdział w historii, wówczas, wtedy... w historii straszaków, gier, survival horror. Wiadomo, że jeszcze w międzyczasie, bo Silent Hill 2 2001 rok, dwa lata chyba bodajże po pierwszym. 2001, tak. No. Zanotowałem. Druga połowa notatek. Tak. W ogóle to jest śmieszne, jak zobaczcie, jak bardzo szybko w ogóle gra też w miarę po Posłuchaj tego, Silent Hill 1 to jest 99, potem 2001, 2003, tak. 2004, więc tam ciasno było z tymi pierwszymi czterema grami. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia, nie? Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Jeszcze przy takim małym zespole. Tak. Ale to jeszcze pamiętaj, że produkcja nie polega na tym, że kończysz grę i zaczynasz nową, tylko ta produkcja następnej gry znajduje się gdzieś tam w połowie. To też zależy od zespołu, nie? Ale oni też wiedzieli, znali już całą architekturę konsoli Sony PlayStation 2, która była... z tego co dobrze pamiętam, bardzo prosta w programowaniu i nie sprawiała tyle problemów, co później kolejna PlayStation. Dała im więcej możliwości na pewno. Dała po prostu więcej możliwości, no i też widać w ten, to jak ta cała wizja i pomysł na Silent Hill 2 się diametralnie zmienił o 180 stopni, bo tak, zmienia się też dyrekcja trochę od czasu Silent Hill 1, główny jeden z producentów, twórców w ogóle Silent Hill odchodzi, który tworzy Forbidden Siren, i przy dwójce się zmienia też koncept. I widać, że dwójka to jest bardziej nastawienie na fabułę, na postacie, na integrację. I wracając właśnie, Łukaszu, do mojego pytania, czy uważasz, że dwójka faktycznie jest tym takim podwójnym uderzeniem niczym Chuck Norris i zmienia całe jakby poczucie tego środowiska i to dalej wybrzmiewa do dzisiaj? Na pewno Silent Hill 2 zgadza się, że dużo zrobił dla fabuły w horrorach, bo pokazał, że można poruszać naprawdę ciężkie tematy, momentami brać tematy tabu. Tam są depresyjne, można powiedzieć. Utrata, samobójstwo, prawda? No. Psychoseksualne problemy Jamesa Sandrana, tam się naprawdę bardzo dużo dzieje i faktycznie coś w tym jest, że inni twórcy zobaczyli, że horror jest bardzo fajną podwaliną, żeby o takich rzeczach opowiadać, bo w kolejnych latach mieliśmy, nie pamiętam teraz roku, jak powstałem, więc mogę się wygłupić, ale Rules of Rose, Hunting Grounds, to były takie gry, które poruszały naprawdę ciężkie rzeczy. To Capcom chyba, nie... Nie, taka nie była Capcom. Nie pamiętam teraz dewelopera akurat, ale okazało się, że kurczę, że możemy tutaj coś zrobić, tak? Że to nie musi być tylko strzelanie do zombie, niczego nie umówiąc wreszcie Residentom, bo to świetne gry są, ale że możemy mówić więcej. Słuchajcie, strach jest tak naprawdę najsilniejszą i najważniejszą emocją w życiu człowieka. To strach
kieruje naszymi poczynaniami. Robimy coś, bo się tego boimy albo nie. Religie powstawały, bo się baliśmy różnych rzeczy albo nie. Jesteśmy najbardziej bojaźliwym gatunkiem na Ziemi, ponieważ może i pies też się boi zagrożenia, ale to my sobie wymyśliliśmy strach egzystencjalny. Więc sorry, ale jeśli chodzi o horror, to jest przepiękne miejsce, żeby opowiadać o tym, co kieruje ludźmi, co nas motywuje lub co nie. I dlatego ja tak bardzo lubię horror. Nawet nie dla samej adrenaliny, chociaż też czasami, ale raczej dla tych opowieści, które tam są snute. I do dzisiaj faktycznie gry grozy potrafią opowiedzieć interesujące, ważne historie, jak na przykład, nie wiem, Soma od Frictional Games, która w ogóle się mierzy się z problemem transcendencji, to się chyba tak niestety się znowu też wygłupić. I myślę, że Silent Hill 2 na pewno były wcześniej też pewne historie grozy, które poruszały po tematy. Silent Hill 2 pokazał, że można to robić naprawdę super, że można to tak można to tak dojebać, że to po prostu będzie działało podwójnie właśnie. A ja na przykład jak pierwszy raz, pamiętasz swój pierwszy moment, bo ty na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi o Silent Hill, to twój pierwszym Silent Hill była dwójka czy jedynka? Dwójka. A to później, nie wiem, później jak przeszedłeś dwójkę, to chciałeś wrócić, nie wiem, do pierwszej części, żeby sprawdzić, czy to było tak, że kolejny później odsłony, nie wiem, z trójka, czwórka grałeś? Czy teraz w ogóle powiem coś, zrobię taki coming out. Ja jedynkę przyszedłem na YouTubie. O! Nigdy nie miałem okazji zagrać. To tutaj zachęcam, można go jeszcze obejrzeć, w ogóle tą pierwszą część? W sensie, jak przechodziłeś? Znaczy, Nie. Long play, oj. On pewnie oglądał. Nie, long play, oj. On pewnie oglądał long play. Oglądał long play. Okej. Zabieraj twój czytnik, proszę. Okej. Tylko czytnik, jakby ktoś nas nie widział, a słuchał, to nie bójcie się, to nie było, żeby kogoś przestraszyć. A może? Może? Ja się tam będę miał problem, czy to zostawić, czy nie. Zostawiam do decyzji. Na YouTubie w sensie, że ja nie miałem konsoli PlayStation. Ja obejrzałem gameplay. Rozumiem, sorry. Pozostaje Silent Hill, jak najbardziej miałem okazję zagrać, ale jedynkę... W życiu nie tknąłem padem niestety. Bardzo żałuję tego, bo jest ciężko dostępny. A ja bardzo lubię, jestem z tych, co bardzo lubię to oryginalne doświadczenie. Okay. Silent Hill 2 przyszedłem na PlayStation 2 podłączonego do telewizora kineskopowego. Okay. Nice. Żeby mieć ten feeling jak kiedyś, więc dlatego rzadko korzystam z emulatorów, mimo że emulatory są spoko, żeby pewne rzeczy nie zniknęły, ale jednak wolę to oryginalne doświadczenie, więc to jeszcze przede mną. No to w takim razie powiedz mi i... Teraz bardziej skupmy się może o prawie audio i ty też, Pawle, jakbyście mi mogli powiedzieć i zostawiłbym w pierwszej kolejności tutaj głosu Łukaszowi. Jakie było twoje pierwsze wrażenie, kiedy usłyszałeś w ogóle muzykę Silent Hill? Było mi bardzo smutno. Mhm. Jakby nie spodziewałem się tego w ogóle, jak zacząłem pierwszy raz grać Silent Hill, a drugiego, bo już wtedy wiedziałem, że to jest wielka gra, że w ogóle... jeden z najwybitniejszych horrorów w historii gier. Stwierdziłem, okej, no to przydałoby się kurczę w końcu zagrać, jak tam zagrałem kilka lat temu. I byłem zaskoczony, jak mało właśnie jest grozy w muzyce. Jest kilka utworów, zwłaszcza jak walczymy. Tak, są. Muszą być, wiadomo. Tak. Ale byłem zaskoczony. Słuchajcie, te takie metaliczne, bardzo takie brudne uderzenia. W ogóle to jest interesujące, w ogóle to jest bardzo interesujące, jak często w muzyce do horroru się wykorzystuje właśnie dźwięki, nie instrumenty, tylko dźwięki. Tak. Właśnie do wspomnianego już The Suffering, jak oni tworzyli muzykę, to oni wykorzystywali przedmioty, które były aktualnie w lokacji, w której był gracz. Na przykład walili metalowymi prętami o kraty, bo to się jak to dzieje w więzieniu i z tego robili muzykę, to jest niesamowite. Ale tak samo Jason Graves przy Dead Space między innymi też tam, znaczy tam już trochę jest symfoniczne, ale tam dużo też się dźwiękami pamiętam, że... W ogóle Jason Graves i Dead Space. Tak. Mój ulubiony. Kocham po prostu, uwielbiam ten soundtrack. No ale okej, jeszcze wracając do samej muzyki Silent Hill. Że ona jest taka bardzo melancholijna i to mnie zaskoczyło, ale zaskoczyło w taki pozytywny sposób, że nie chodzi o to, żeby to był jakiś niepokojący ambient, który ma nas wprowadzić w nastrój grozy, wręcz na odwrót, on ma raczej wywołać taki smutek, taką właśnie melancholię i to świetnie działa. No mówię, już do tego nawiązaliśmy, ale White Noise, który leci w tej pierwszej scenie w grze, nas tak znakomicie wprowadza w nastrój całej produkcji, że to już potem z nami się idzie aż do samego końca, nie? Paweł?
W moim przypadku, jeśli chodzi o Silent Hill 2, który był moim powiem, pierwszą grą z serii, ja byłem też mocno zaskoczony. Jak pierwszy raz usłyszałem tę muzykę, miałem takie wrażenie, że to w ogóle pasuje do siebie jak pięć do nosa tak naprawdę. I takie mocne zdziwienie, ale im dalej w las, tym było po prostu coraz lepiej. Też czułem taką melancholię, taki smutek. Właśnie widziałem, że ta muza pasuje do tych wszystkich cutscen, jak Jason spotyka swoją żonę i z nią rozmawia, prowadzi... James prowadzi z nią dialog, ma jakieś swoje przemyślenia. No i to w pewien sposób zażarło. I dlatego zapamiętałem muzykę z dwójki ze względu właśnie na te wszystkie sceny, w których się pojawia, tak naprawdę. No tak, bo muzyka ogromną pełni bardzo ważną rolę w momentach właśnie tych tak zwanych przerywników filmowych. Tak, i nie ma, właśnie to jest najfajniejsze, to co my mówimy, tak, że można zagrać mocno ciszą i tu w Silent Hill zrobiono to oczywiście idealnie, i z tej muzyki nie ma aż tyle w czasie gry, tak naprawdę. Że tak naprawdę grasz dźwiękiem, ambientem, ciszą, to jest tak naprawdę najważniejsze. Odgłosami stóp, wszystkim, ale muzyki praktycznie tam nie słyszysz w większości czasu. To jest tak, że twórcy i zarazem Akira Yamaoka, bo też był odpowiedzialny za sound design, chcieli sprawić tak, żebyśmy, to już wielokrotnie padało to słowo, ten niepokój, ale żebyśmy bali się tego, żeby wyciągnąć z nas ten lęk chyba, który w głowie siedzi. I to jest też tak wielokrotnie też czytałem, bądź oglądałem jakieś filmy, które pokazują, żeby fabułę, bo tak naprawdę nie chcę teraz poruszać tego tematu, bo to moglibyśmy oczywiście poświęcić trochę więcej na to czasu, a jest dużo informacji i tak można znaleźć w sieci. Bardziej zmierzam do tego, że oni chcieli pokazać, jak człowiek sobie radzi z pewnymi problemami, lękami. Tak. I to też jakby dobitnie to pokazuje fabuła i jak po prostu stworzyć taką muzykę. Ty wiesz, mówisz o tej takiej, to powiedziałeś, takim powiedzmy, nie wiem, spokoju, można powiedzieć, w muzyce w Silent Hill 2 jest, gdzie jedynka to jest taka mocno industrialna muzyka, która trudno to nazwać też jakby muzyką. Ja też jakby w drodze, to ja na pamięć praktycznie mam gdzieś tam po prostu te albumy w głowie mi siedzą, ale jednak zawsze to mam albo dwójkę, albo piosenki, które w późniejszych kolejnych odsłonach zostały napisane przez Akira Yamaokę. Pamiętam jeszcze później dosłownie takie wcięcie, jak Danny Licht zrobił muzykę do, to była bodajże szósta, bo to przez Czechów była robiona ta część Resident Evil. Teraz Danpur się nazywa. No to ostatnia tak naprawdę duża. No, z tych dużych. I tam Danny Licht robił ten, co robił do Dextera serialu. Miałem okazję go poznać, jak był na festiwalu muzyki filmowej, niestety zmarł kilka lat temu ten kompozytor. O tym to ja nie wiedziałem. Nie wiedziałeś? No, ja pisałem o tym nawet. Nie czytasz. Widzisz. Po co? No, ale on też, pamiętam, że mógł cały czas mu tam zarzucano, czy on się w ogóle inspirował. W ogóle to było śmieszne na jakieś tam rozmowy, że on się inspirował, a Kiro nie, on chciał stworzyć własną. I mi się wydaje, że mu się po części to udało, że on coś nowego tam stał się przenieść do tego. Natomiast panowie, jeszcze wracając jeszcze na chwilę odnośnie Silent Hilla dwójki, czy myślę, że po dwójce Akira Yamaoka gdzieś zatracił się, w sensie, że to było jego opus magnum, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ścieżki dźwiękowe? Może trochę tak. W ogóle Akira Yamaoka jest świetnym artystą, ale dla mnie zawsze był bardziej DJ-em niż kompozytorem. Właśnie ciekawe, kiedy to powiesz. Jednak Silent Hill 2 jest zbudowany przez kina sampla, który on licencjonował. Tak. On po prostu nic, czego mu nie odbieram w ten sposób. To na sprzęcie Rolanda w ogóle tam był bodajże taki, taką małą dygresję. On wtedy Roland robił programowanie i też robił keyboardy i pamiętam, że on bardzo z tego mocno właśnie tam korzystał i tak właśnie tutaj słusznie zauważył, że był bardziej DJ-em.
Tak, on, na przykład sam słynny White Noise, on jest zbudowany na samplach z Distorted Reality tak. 2 od Spectrasonic i tak. To było dla mnie odkrycie w ogóle, ja byłem przekonany, że to są... Przecież sam twoje cały czas podkreślam, żeby to dobrze brzmiało, niczego nie odbieram Akirze Yamaoka, ale jednak byłem przekonany, że to są wszystkie oryginalne kompozycje, a się okazało, tak, że on nie jest do końca kompozytorem przy Silent Hill, tylko właśnie DJ-em, który wiedział jak to połączyć, i oczywiście zrobił to bardzo umiejętnie, dzięki czemu do dzisiaj pamiętamy soundtrack Silent Hill 2. Ale tak, on jest DJ-em. I to było dla mnie takie odkrycie i byłem zaskoczony trochę tym. Mało tego, później on troszeczkę robi autoplagiat w niektórych pozostałych, bo na przykład w dwójce, nie wiem, mamy bardzo jakieś niskie tony, albo po prostu spowalnia, mniejsze tempo jest, a z kolei w trójce słyszymy ten sam utwór, tylko że jest bardziej dynamiczny. Trójka to tak jakby on robił sam... rewizję jakby. Tak, ciekło mi ta słowa, które chciałem użyć. No w każdym razie za bardzo korzystał z samego siebie. Tak, sprawę. Tak. I wydaje mi się, że w ostatnich latach ja Małoka w ogóle... Zatracił. O, żeby bardziej nazwisko. On jest nazwiskiem marketingowym. Zauważcie, że w zeszłym roku były dwie gry z jego kompozycjami. Jedna to była Decarnation. Zresztą Decarnation na marginesie bardzo dobra gra. Świetny horror, polecam zagrać, bo też pokazujący, jakie można poważne tematy poruszać w grze. I on tam faktycznie był jednym z kompozytorów. Ty mówisz o Silent Hillu, czy o grze? Nie, o grze, zupełnie oddzielnej grze od Silent Hilla właśnie. O takiej grze indie Decarnation. I on tam akurat bardzo fajne ambienty zrobił do tej gry. Też brzmiące w ogóle jak wyjęte Silent Hill drugiego i one działały dobrze, ale z drugiej strony pisał też gościnnie muzykę do gry Stray Souls, która w tym momencie ma... I serialu Cyberpunk, żeby było zabawnie. A faktycznie. Robi strasznie dużo, a jednocześnie do portfolio dodaje sobie takie jeszcze jak Stray Souls, który jest po prostu gównianą grą, która ma mostly negative na Steamie i jeszcze była gigantyczna afera wokół tej gry, bo zrobił Polak, który potem był oskarżony o transfobiczne poglądy. Nie mówię, że ja mało musiał o tym wiedzieć, tak? Ale jednak sama gra, już pomijając jakby ten wątek, sama gra jest beznadziejna. Jak oni wkręcili Akira Yamaoka do tego? Jakby nie zrobił żadnego faktu, czy kim kto to jest właściwie, to kogo będzie robił i to mi zapala taką czerwoną lampkę, czy ja mogę się to nie zatracił w tym, jaki ja jestem wybitny, że ja sam, sama moja obecność w grze sprawia, że ta gra będzie dobra. Lepsza, tak. Mieliśmy to, po raz pierwszy zobaczyliśmy to przy The Medium, gdzie współpracował z Arkiem Rejkowskim, jaka tam zrobił naprawdę bardzo, bardzo fajną muzykę. Teraz właśnie były te przykłady, mieliśmy The Short Message, czyli ostatni Silent Hill, który też był beznadziejny na marginesie, ale to zaraz mogę o tym powiedzieć. To właśnie... Nie, lubisz? Nie, to nawet... Nie, ja jestem zaskoczony. Tylko chcę powiedzieć, że trochę się boję o Akira Yamaoka, czy on jeszcze potrafi, nie? Czy on jeszcze potrafi... Wiesz, przy remake'u nie jestem pewien, czy Arek Rejkowski nie robi więcej, więc... Ale to znaczy, też... Zobaczymy dopiero. To i właśnie wracając, to jakby teraz zgrabnie przechodzę do tego mojego ostatniego pytania, właśnie dokąd zmierza, tak, Silent Hill, czy gdziekolwiek zmierza seria, czy te mniej udane koszmarki marki Silent Hill oraz co z tymi nowymi produkcjami, czy w ogóle ma sens tworzenie kolejnych? Konami strasznie się pogubiło jakby w tej serii Silent Hill. Ja wiem, z czego to wynika z tego, że w drugiej połowie lat zerowych mieliśmy fazę na amerykanizację horrorów. Zobaczcie, że już było mniej grozy, więcej było akcji. Resident Evil 5, Dead Space, Fear, The Suffering wcześniej. To są bardzo często wciąż dobre gry, ale widać było, że idziemy w zupełnie innym kierunku i potem się już w ogóle zatracili jakby. Fear 3, Dead Space 3, Resident Evil 6, to nie są dobre gry. A na pewno nie są to dobre horrory, może w ten sposób. I dlatego zauważcie, że po Silent Hill 4 już Team Silent nie pracował przy Silent Hillach. I co zrobiło Konami? Konami wywaliło markę na zachód. Tak. Bo stwierdzili, że tamci zrobią więcej akcji, tamci będą mieli inne podejście do tego. Homecoming, prawda? Jak tam było po kolei, bo ja nigdy nie pamiętam. Shadow of the Memories Origins, Homecoming, Shadow Memories Shatter było spoko. Jest dobre, bo tam uciekasz tylko cały. Tak, ostatni dobry Silent. Był dobry i teraz z jednej strony się ucieszyłem, jak usłyszałem o tej ofensywie Konami, że teraz pozapowiadali te wszystkie Silent Hill 2 Remake, Silent Hill Townfall, Silent Hill F, czy... Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie, ale z drugiej strony się zastanawiam, czy nie powinni tej marki po prostu zostawić. Bo już teraz coś jest nie tak. Mieliśmy Silent Hill Ascension, który... Jest ciekawym doświadczeniem. Właśnie, a to jest ten, przepraszam, dobrze, to jest to, że my dzisiaj rozmawialiśmy, to jest ten Silent Hill o tej dziewczynce, tej nastolatce, co... To jest short message. Nie, to jest... Okej, okay, to właśnie short message. Bo były dwie produkcje ostatnio, jedna wciąż trwa, bo Silent Hill Ascension nie jest grą, to jest interaktywny film. Okej. Okay. 3D, który bardzo chciałem być częścią tego doświadczenia, ale puszczanie tego jest zgrane zwykle z czasem amerykańskim, więc jest u środku nocy u mnie, a to jest tak na takiej zasadzie, że po prostu siedzimy, oglądamy i głosujemy za decyzję, jaką
jaką ma podjąć bohater. O, pamiętam. I chyba ten eksperyment się nie do końca udał, bo ja jestem, jestem w wielu społecznościach horrorowych i nikt o tym nie mówi. To wciąż trwa, to się kończy dopiero teraz. Od kilku miesięcy trwa ten projekt i podobno fabuła też nie jest jakaś najlepsza, ale nie sam nie oglądałem tego, więc nie chcę tutaj się wypowiadać, bo nie wiem, może by mi się spodobało. Aczkolwiek miałem w ogóle przyjemność robić wywiad z twórcą Silent Hill Ascension, Stefanem Bugajem. Bardzo spoko koleś, więc tak trochę żałuję, że ten Silent Hill Ascension może nie wyszedł tak bardzo, jak on chciał. A potem w tym roku już mieliśmy darmowe demo na PlayStation, Silent Hill Short Message. Chyba się Konami zainspirował samym sobą w przypadku PT, że ej, wypuśćmy sobie demko za darmo, niech ludzie grają. I nie podobało mi się. Nie podobała mi się ta gra. A dlaczego? Nie, a ja zapytam. Po pierwsze, totalnie zawodzi na poziomie budowania jakiejkolwiek atmosfery w grze. Mm-hmm. Znam gry indie, które są podobne, robią to znacznie lepiej, na dobrą sprawę. Mm-hmm. Usilnie silą się, nie wiem, czy to dobra konstrukcja zdania, ale twórcy usilnie silą się na to, żeby być jak Silent Hill 2, że poruszamy poważny temat, który faktycznie jest ciekawy, bo to jest gra o social media i o tym, jak one wpływają na umysły młodych ludzi, tak. To jest super temat w ogóle, ale jest to zrobione tak płytko i tak bez żadnej głębi, że jest to aż smutne i tandetne momentami. I tam też podobno Akira robi muzykę. Akira robi muzykę, której w ogóle nie pamiętam z tej gry. Wydaje mi się, że może błędem było to, że oni wzięli tak poważny temat na grę, którą można przejść 2 godziny, bo po prostu temat nie ma miejsca, żeby wybrzmieć. Albo po prostu coś zawiodło na poziomie scenariusza. No i sama gra jest po prostu najzwyczajniej w świecie nudna, nie potrafi ani straszyć, ani zbudować napięcia. Pod koniec mamy taką beznadziejnie skonstruowaną gonitwę z potworem, która jest tak irytująca, że ja pamiętam, że ja byłem bardzo bliski tego, żeby cisnąć padem o ścianę, bo już nie chciałem w to grać, bo to zamiast być straszne, było po prostu irytujące. Bo tam jest taki model, że trzeba biegać po labiryncie i coś tam dotknąć kilku przedmiotów, żeby się odblokowało przejście. I cały czas biegnie za tobą jakiś potwór. I pamiętajcie, jak robicie horror i cały czas trzymacie kogoś w napięciu, to napięcie stanie się pewnie ci irytujące. Nie ma momentu, żeby je po prostu rozsadzić, tak? Żeby uspokoić. Ta sekwencja jest po prostu za długa i w ten sposób moim zdaniem nie działa. Na Medium tak też było, pamiętam, że jak ciebie gonił główny antagonista. Jakoś tam było coś, nie pamiętam dobrze. Chowaliśmy, bo tam nie można było zabić tego potwora. Bo rozumiem, że to ty lubisz od message? Jestem zdziwiony, bo jesteś chyba jedną może jedyną nawet osób, które mówią, że się to nie podobało. Nie wiedziałem dlaczego. Wiesz co, można też wynikać z tego, że po prostu siedzę w horrorach. No tak. Może to grało osoby, które... Tak, mi się wydaje, że może tak. Łukasz ma tą wiedzę, bo która... Faktem, że te wszyscy zauważyli, że tematyka na grę... Ekstra, super. Tylko tak, łatwo się ułożyć. I to, panowie, to chciałem powiedzieć, bo też się z tobą zgodzę, że szczerze powinni zakopać, już w ogóle nie odkopywać trupów. W ogóle skupić się na czymś nowym, tak jak to było, jak wtedy ten reżyser poszedł i zaczął robić Forbidden Sense, stworzył kompletnie nową markę. Czy teraz kontynuuje i będzie robił Spiderhead? Tak się będzie nazywa, ten kolejny projekt to Jamy. Tak. Wybacz, jeśli się pomyliłem tytułem. Nie, a też żeby było jasne, on też pracował przy Gravity. Bardzo świetna gra na PS Vita przy okazji. Znaczy Konami idzie w jakimś takim dziwnym kierunku. To znaczy, miotają się i za bardzo nie wiedzą, ja co chcą zrobić. Mówiłem, przestali zarabiać na paciką, więc odkupują, odgrzebają trupy, żeby zarobić na tej. Oni wykonali pełne koło, bo tak. Przypominam, dlaczego powstał pierwszy Silent Hill, bo chcieli mieć swojego Residenta. Tak. Teraz Capcom od kilku lat ma super ofensywę z Residentami, tak. Z remake'ami, z nowymi częściami. Teraz... Wychodzi im to, no to Konami pewnie pomyślała, zróbmy to samo. Zacznijmy od remake'u Silent Hill drugiego. Więc... Natomiast ten temat, mi brakuje czegoś takiego, żeby... Czemu jakby powielać już jakieś takie schematy, które były znane nam, nie wiem, 20-30 lat temu. Wiadomo, że to też jest może w większym stopniu skierowane ku młodemu widzowi, graczowi, który może nie miał do czynienia z tymi starymi grami i może teraz tak... może to pozwoli, nie wiem, wystraszyć te osoby, ale trzeba pamiętać, że teraz my w ogóle przez ostatnie, wydaje mi się, 2 dekady gry momentami oczywiście są bardzo mega brutalne, tak więc takiego gracza już raczej nie ruszy to. Dlatego dlaczego nie poruszać, tak jak właśnie tutaj powiedziałeś o tym tytule, takie społeczne problemy, które są. Czemu nie robić takich właśnie horrorów, które... Spróbowali. No, i nie wyszło. Spróbowali, ale wiesz,
Nie wyszło. Jest jeszcze... Znaczy wiesz, to jest pierwszy krok postawiony. Albo... To jest demo? Tak to można... No grać, tak, bo to jest darmowa gra, którą można się na PlayStation, albo... tak. Więc wiesz, jeszcze nie wszystko stracone. Tak. Albo na przykład jakieś miejskie legendy, jak poprawcie, jeżeli dobrze wymienię ten tytuł The Nation z Tajwanu, taki horror do klasy, co się chodziło i się okazało, że tam były morderstwa. Tak, tam... tak było. Ale nie to, żeby nie było, tego naprawdę jest dużo w tym momencie. Spójrzmy no nawet na zeszły rok, właśnie na to wspomniane The Carnation, do którego Yamaoka pisał muzykę, przecież to jest gra o przedmiotowaniu kobiet. I ten temat, ta groza jest jakby wykorzystywana, żeby temat poruszyć, coś na danego temat powiedzieć, tak? Czy nadchodząca gra Unfollow, która też opowiada o uzależnieniu młodych od social mediów. A jak się nazywa ten tytuł od Atlusa, gdzie się że w nocy jak chodziłeś z... Christine. Kurczę, to... Przepraszam. Pomyliło mi się ze Stephenem Kingiem, z jego powieścią. Ale Catherine, tak. Moim zdaniem to też jest momentami... znaczy, to nie jest tak, że cię aż tak bardzo straszy, ale jest taki przerażający, że odczuwasz taki dyskomfort. Tak, to jest taki lekki horror erotyczny, tak. Tak, ale że... Bardzo fajne tematy tam są. Tak, bardzo ciekawy pomysł. A Paweł, jak to z tobą? Tak sobie, czy i w ogóle jaką widzisz przyszłość dla... Czy widzisz? Halo. Mówię, z Konami idzie w jakimś takim dziwnym kierunku, miota się z prawa na lewo i próbuje wykopać marki i myślę, że coś z tego ugra. Naprawdę trudniej mi powiedzieć. Może rzeczywiście prawda, że się to co Łukasz mówi, tak? Że Resident Capcom wychodzi z kolejnymi remake'ami, remasterami Residentów i Konami próbuje też na tym coś ugrać, co nawet ma sens, bo nawet w tym roku mamy praktycznie, no może nie same, ale dużo właśnie tych remake'ów i Konami próbuje coś... bezpiecznego. Konami próbuje dogonić innych, zamiast tworzyć coś nowego. Tylko jednocześnie Konami jest Konami i oni... Musimy pamiętać, zobaczcie, że w ostatnich latach w ogóle nie mamy za dużo horrorów w AAA. Dlaczego? Bo horrory generalnie są niszą i one się nie sprzedają. Tak. Resident Evil 7 już sprzedał się słabo. Dlaczego? Był bardzo straszny. Napady przerażające. Szczególnie na VR-ze, ale nawet bez VR-a pierwsza godzina Resident Evil 7 to jest po prostu majstersztyk, jeśli chodzi o straszenie i próbę napięcia. I po prostu duzi producenci się boją. To jest śmiesznie brzmiało. Oni się boją robić straszne horrory i przez to je spłycają i to najzwyczajniej w świecie nie wychodzi. Ale z kolei bardzo dzięki chyba wytwórni A24 mnóstwo świetnych horrorów wychodzić. W ogóle to jest zupełnie inny temat rzeka, jeśli chodzi o... Bo tak ty też jesteś specjalistą. Znaczy, jesteś pasjonatą, muszę tak... Tak, kocham bardzo tak zwany elevated horror, czyli właśnie taki horror od Jordana Peele'ego, Eggersa, czy od Rego Astera właśnie, który współpracował z A24, gdzie właśnie no horror to już nie jest po prostu ganianie z maczetą za nastolatkami, tylko jest tam coś więcej, ale to wciąż są straszne rzeczy. I akurat film jakoś sobie zaczęła z tym radzić, a gry nie do końca. W sensie, jak już powiedziałem, cały czas wychodzi mnóstwo znakomitych horrorów, ale to nie są horrory AAA. Nawet jak macie Alan Wake 2, który uważam jest znakomitą grą, to poza kilkoma tam miał dosyć takie stępione pazurki, jeśli chodzi o ten grozę. I może okej, okay, bo nie musi być tak przerażające, że wszyscy tam robimy pod siebie, tak? Nie o to też chodzi. Ale jednak tych strasznych horrorów AAA mało teraz jest, bo oni się po prostu boją robić takie gry. Albo też ciężko, żebyśmy na chwilę też wrócili na temat samej muzyki, bo też ciężko zbalansować jakby rozgrywkę między rozgrywką a fabułą. Trzeba stawić ten oprawę audio. I też nie jest naprawdę łatwo. Ja wiem, że na przykład Jessica Curry bardzo też świetnie zrobiła taką grozę, muzykę do tych, jak się teraz nazywało, koleżanka nasza Iza z redakcji by wiedziała. Nie chodzi mi o Esther, ani o Everybody Go The Rapture, tylko ona Machine Peak, jak coś to jest? Machine for Peace. Amnesia. Ona na przykład też tam bardzo... trafnie potrafiła tą muzyką zagrać, czy chociażby muzyka do Outlasta. A to przede wszystkim, tak wspomniałeś Amnezję, to Mikotermia do dzisiaj robi znakomite kompozycje, ten fiński kompozytor. On właśnie z Friction Agony współpracuje i robił i do pierwszych Amnezji, teraz do tej Amnesia, do Bunker, do Somy też tak, pisał, więc Mikotermia akurat jest świetny. No to chyba dochodzimy do takiego wniosku, że życzymy wszystkiego najlepszemu. No. Oczywiście, zwłaszcza, że czekamy na remake drugiego Silent Hilla. Myślisz, że będzie w tym roku? Pracują. Myślę, że tak. A tak podejrzewam.
pracują przy tej grze moi znajomi z Bluebera i trzymam mocno za nich kciuki. No nie, trzymamy w końcu chłopaku, czy się za Arka trzymamy też. Mam nadzieję, że jak będzie coś wiadomo odnośnie samej muzyki, to będziemy tak, ale taka gorzka rzecz, że jeśli... tu je pluję bardzo mocno. No. Jeśli remake Silent Hill 2 nie wyjdzie, to ja myślę, że to będzie już faktycznie linia pochłada tej serii. Że to jest, bo tam Ascension to był eksperyment, Short Message to jest krótkie demo, więc tam jeszcze można pewne rzeczy wybaczyć, ale jeśli to nie wyjdzie, jeśli nawet to nie wyjdzie, to może być znaczy, słabo. Ja obawiam się, że tak. Ale liczę oczywiście, że ja się, tak, że tak nie będzie, że Bluebird zrobi znaczy, tak. Mi się daje, że zarówno studio Bluebird, jak i Konami, oni po prostu wiedzą, z czym się mierzą. To jest, że no, to jest kolos. To... Ja myślę, że Bluebird wie. Ja nie wiem, czy Konami wie, z czym się mierzy. Tak? To jest problem. Nie jestem pewien, że oni są świadomi, co oni tutaj znaczy, robią. No ja wiadomo, jak Bluebird nie, jak to nie wypali, no to Bluebird może najwięcej na tym stracić. Mm-hmm. Niestety. Bo wiemy, kto jest najgorszy. Gracze są najgorsi. Pozdrawiamy Gambinusa. To jest, gracze są niestety najgorsi i nie zostawią suchej nitki na tej drugiej części. Nie, no trzymamy kciuki za muzykę. Mam nadzieję, że dostaniemy więcej nowej muzyki w remake'u Silent Hill 2. Łukasz, no to była, że tak powiem, ogromna, przerażająca przyjemność móc ciebie gościć dzisiaj. Trzeba być się nie zgadzałem chyba strasznie. Nie, zajebiście niż ta zmiana na przykład, przeklinam. Dzięki wielkie, że przyjąłeś nasze zaproszenie, bardzo szybko to minęło. Mam nadzieję, że drugie słuchaczki, słuchacze oraz widzowie dobrze, mile spędzili ten czas, gdzie mogliśmy wspólnie porozmawiać, trochę przeżyć, trochę wrócić do tych nostalgicznych czasów, nie tylko pod kątem oprawy audio, ale też samej rozgrywki w Silent Hill i trochę udało nam się sprzedać kilka takich ciekawostek, o których wcześniej może nie widzieliście. No i oczywiście bardzo zachęcamy was do zapoznania się z muzyką do Silent Hill, Akiry Yamaoki, jeżeli wcześniej nie mieliście okazji poznać i też o tych tytułach, o których dzisiaj z Łukaszem i z Pawłem rozmawialiśmy. Z tej strony jak zawsze kłania się w pas, uśmiechnięty na twarzy wasz, że tak powiem, oddany samuraj Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. No i oczywiście niezastąpiony hrabia Dracula, miłośnik wszystkich ciemnych, że tak powiem, potworów nocy, Łukasz. Przepraszam, zawsze zapominam twojego... Pan Dibler. Pan Dibler. W ogóle skąd się to wzięło? Od tego Pratchetta. Faktycznie. W świecie dysku jest postać Diblera i on... Faktycznie, teraz... Sprzedawał kiełbaski, buce i robił to dobrze, a ja swego czasu dawno do tym robiłem sprzedaży. I moja żona wpadła na pomysł, że może pójść na coś. Faktycznie, teraz mi przypomniałeś, dźwięki muzyki, on chyba też tam się pokazywał, bo to jest jedna z moich ulubionych. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo super z wami porozmawiać. My dziękujemy. I naprawdę super rzecz, a jeśli ktoś ma mało horroru, to na... kanał, w ogóle zapraszam. Śledzenie kanału Łukasza. Na drugim, bo ja współpracuję z redakcją Arendotio i ja na drugim kanale Arendotio mam serię horroru Diblera, gdzie staram się pokazać jakieś fajne horrorki, coś o nich opowiadać, a poza tym jak tylko mam czas, to streamuję horrory u siebie na Twitchu. Komuś mało to. Pod kanałem, jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to będzie od razu opis, adres do kanału Łukasza. Serdecznie was zachęcamy i nie bójcie się grać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.